czołem, kochani, witam was z mojego wakacyjnego pokoju w nowym odcinku growych łowów, growych zbiorów. Nie wiem, jak to nazwałem, ale chyba głupio całkiem. Jak obiecałem, tak też zrobiłem, czyli jeszcze we wrześniu udało mi się nagrać odcinek. Oczywiście, jeśli go zmontuję do jutra. Najpierw polecę z tym, o czym zapomniałem w ostatnim odcinku, czyli od Michała, od którego dostałem Game Boye. Dostałem także gry na peceta i książki. I to nie, więc Game Boye to nie wszystko. I są to same fajne gry, bo jak podkreślam, Michał ma dobry gust. Spellforce. Nigdy nie grałem, wygląda bardzo fajnie. Druga wojna światowa, czyli Europa Universalis. Bardzo znana seria dla fanów poważnych strategii. Albo mniej poważnych. W sumie nie wiem, to wygląda trochę jak ryzyko. Więc nie wiem, czy to takie poważne. No nieważne. Black and White. Zabawa w Boga. Z chowańcami. Heroes of Might and Magic 5. Dla mnie Heroes się skończyły na trójce. Każdy jest problem, bo trójka już mi się znudziła. Czwórka jest zbyt udziwniona, a piątka mi całkowicie nie podchodzi tą grafiką 3D i jestem niepocieszony. Mogliby wydać taką piątkę z nowymi rasami i w klimacie pixel artu z trójki. Heroes of Might and Magic 4, czyli ta udziwniona część, kiedy próbowali coś zmienić, ale fani nie bardzo to łyknęli. Szanuję ich, że próbowali coś zmienić, bo ile można dodawać w każdej części nowe rasy tylko. No nie udało się, ale fajnie, że próbowali. Command and Conquer The First Decade, czyli w takim ładnym DVD boxie, proszę bardzo, tutaj mamy, co jest w środku, jakiś plakat. No taki mały plakacik. O, i taki czołg. Proszę bardzo. Ale może powiem, co tu jest, bo to jest po prostu fajna składanka większości Command & Conquerów. The First Decade, nawet nie wiem, co to jest za część. Tiberian Sun, Red Alert 2, Red Alert 2 Yuri's Revenge, Renegade, Generals, Generals Zero Hour. W zasadzie ja po Tiberianie już w żadne komandy nie grałem. Moim najukochańszym jest Red Alert i podejrzewam, że tak jest dla większości graczy. To już sam sobie kupiłem, czyli reedycję Planescape Torment. Polecam, bo jest to jeden z najlepszych RPGów ever. A reedycja jest bardzo fajnie zrobiona. Trochę zremasterowane graficzki, możemy bez najmniejszego problemu zagrać w wyższych rozdzielczościach. Jest kilka ułatwień znanych z nowych RPGów. Oczywiście to samo osiągniemy, jak strasznie zmodujemy Planescape, ale ja już jestem na to zbyt leniwy. Tutaj odpalamy i out of the box mamy wszystko gotowe. Znów wracamy do prezentów od Michała, czyli dwie książki na temat starych komputerów. Pierwsza to mikrokomputery Commodore 64 Bohdan Frelek. Bardzo znana książka, bardzo ceniona. Czyli taki tak naprawdę skrót informacji o programowaniu Commodorka dla średnio zaawansowanych. I tutaj mamy architektura mikrokomputerów M. Morris Mano. Ja osobiście nie znam tego pana, ale Michał mnie zaręczał, że jest to bardzo dobra książka. I tak szybko przeglądam, to faktycznie wygląda bardzo, bardzo szczegółowo. Z pewnością przeczytam. To powinno być z zeszłego miesiąca, ale taki jestem już i nieogarnięty. Sega Game Gear, nie wiem jak się mówi. Kupiłem ją w stanie nieznanym, prawdopodobnie uszkodzonym, w bardzo fajnej cenie i faktycznie nie do końca działa. I tutaj liczę na czary, jakie wykona Łukasz z szafy z grami, bo jest on oczywiście ekspertem od Segi, więc też trochę naprawia sprzęt i zaręczył mnie, że spróbuję coś z tym zrobić. Zobaczymy. Wraz z grą też kupiłem Outrun Europa, żeby sprawdzić. No, tak liczę na to, bo Game Gear'a pierwszy raz w życiu mam w łapkach. No tutaj taki fajny całkiem tytuł, nie muszę go nikomu przedstawiać, na PlayStation 1 Crash Bandicoot z serii Platinum. Nawet nie wyszedł tak drogo, bo ta gra potrafi chodzić w dość wysokich cenach. I na ryneczku za parę złotych dorwałem pada. W zasadzie wziąłem go po to, żeby po prostu mieć zapasowy. On, pomimo że ma wytarte przyciski, to chodzi bardzo, bardzo fajnie. Wygląda trochę, jakby ktoś go rozkręcił i wyczyścił od środka, albo przynajmniej zrobił to, nie wiem, 2 lata temu. Lumpekowe zdobycze. To nie jest typowo growe, ale takie około growe, bo jak wiemy, jest sporo gier z świata South Parka, a ostatnia, czyli Kijek Prawdy, była rewelacyjna. Kto nie grał, niech zagra. W październiku
Zaraz wychodzi następna część, czyli Fractured Bad Hole. Czujecie tą presję? I jako wielki fan South Parka kupiłem sobie takiego Stana za parę złotych w lumpeku. Nie wiem, ja w lumpeku tylko trafiam maskotki i... tanie śmierdzi. Nie wiem, czy jest co tu wyjaśniać. Suliczek przysłał mi gumowego pindolka. Nie wiem, jak to Łukaszu odebrać. Nie wiem. Bez komentarza. Więc jeśli wam Suliczek też przyśle gumowego pindolka, to może się zastanowimy i zgłosimy to do odpowiednich organów. Dwa kartridże na... No właśnie, już zapomniałem, na co to jest. Z tym się taka troszeczkę śmieszna historia wiąże. O, to jest Intellivision. Do... Kupiłem to Atari 2600 w zeszłym miesiącu, co wam pokazywałem, i tak polowałem na jakąś tanią grę, żeby to szybko sprawdzić. Poszedłem na pewien stragan, gdzie były stare gry, i zacząłem te karty i od razu mówię: o, Atari 2600, biorę w ciemno, panie. Cena była atrakcyjna. Wróciłem do domu, przyjrzałem się im bliżej, no i się okazało, że one są na Intellivision. Ma ten Intellivision? Nie wiem, może kiedyś będę miał tą konsolę. Cholera wie. No ale to pokazuje, jaki jest ze mnie zajebisty znawca tematu, no po prostu kolekcjoner z krwi i kości. I ten miesiąc obrodził w gry na kasetach na 8-bitowce, nie wiem, czy coś widać. Można to podzielić na dwie grupy. W zasadzie trzy grupy. Pierwsza grupa to są gry od Retronics, czyli reedycje starych polskich gier od Jerzego Dudka, nie tego brokerza. Bardzo ładnie to się prezentuje, gry oczywiście wczytują się bez problemów. Są tytuły lepsze i gorsze i takie se. Ale jak ktoś jest fanem Atari, to przynajmniej wybiórczo powinien te lepsze tytuły wybrać, jeśli jeszcze nie ma. Nie będę tych gier od Retronics po kolei wymieniał. Jeśli chcecie, to wchodźcie na Retronics.eu przez C Retronics i tam znajdziecie szczegóły, ewentualnie na Facebooku. Wszystko jest opisane. Zawsze można też napisać do Jurka i on wam odpowie, bardzo sprawnie odpowiada. I tutaj kupiłem mały pakiecik gier na Amstrada CPC 464. Mamy tu w zasadzie same dobre tytuły i to takie bardzo dobre. Jet Set Willy. Nie, pojadę najpierw tak. Manic Miner. Uwielbiam tą grę. Uwielbiam tą grę do tego stopnia, że napisałem grę na komórki, która w zasadzie mechanikę wzorowała, a nawet bym powiedział zerżnęła z Manic Minera. Uwielbiam to i do teraz sprawia mi ogromną przyjemność granie w tą grę. Moim zdaniem nie zestarzała się nawet o jeden dzień. I druga część tej gry, czyli Jet Set Willy. Tu już jest większy hardcore, bo jest zdecydowanie trudniejszy od Manic Minera, ale wciąż jest bardzo atrakcyjnym tytułem. Magic Land Dizzy, czyli moim zdaniem najfajniejsza część Dizzy'ego. Ja ją na PC-cie ogrywałem, ale na 8-bitowcach nie straciła nic. Naprawdę byłem zaskoczony, jak dobrze się gra w tą grę w tych czasach. Trapdoor. Czemu ja tak nie pokazuję? O tak. Jeszcze Dizzy. O tak. Trapdoor, czyli gra o wielkim niebieskim futrzaku, który musi robić, usługiwać swojemu panu. Bardzo dobry tytuł, jeszcze go nie wgrałem i w zasadzie nigdy nie grałem, tylko czytałem o nim, więc tak, musicie mi wierzyć. Nie powinniście mi wierzyć, jak mówię, bardzo dobry tytuł, bo to nie jest z autopsji, tylko z cudzej auto. I Paperboy, czyli gra o chłopcu, który rozwozi gazety. Uwielbiałem ją za dzieciaka, teraz już tak nie bawi. Nie wiem. Ale może innych bawi. Nie. I zostaje ostatnia kaseta. To dostałem od wyjca, który dostał od kogoś tam, czyli składaneczka gier na Atari. Nagrana samemu. Widzę tu fajne gry. Przeczytam je, bo może to są jakieś takie rzadkie, które zginęły gdzieś i się odnalazły. Guard, Najemnik, U-235, Magia Kryształu, Artefakt Przodków, Reverse, Piekiełko, Tuptuś, Helix, Uczeń Czarnoksiężnika, Riot, Galahad, Major Bronx, Upiór, Lorien Stomp, Digiduck, Bang Bang, Gold Hunter, Koło Fortuny. Zastanawiam się, bo podejrzewam, że jeśli tyle gier weszło, to pewnie jest na jakimś turbo nagrane. Ja widziałem, że mam przeróbkę do turbo na magnetofonie, ale nie mam kartridża odpowiedniego.
więc nie wiem, czy będą to czytać. W sobie mógłbym jakieś spróbować, może to nie jest trudno, bo cholera wie, jak mówiłem, z Atari zbyt wiele do czynienia nie miałem nigdy. Jeśli ktoś wie, to pisać w komentarzach, nie? Standardowo, nie muszę mówić. I to by było na tyle, moi drodzy. Za chwilę już następny odcinek, bo będziemy mieli październik, czyli wrześniowy. Od razu wam mogę powiedzieć, że za dużo tego nie będzie. Ale coś tam nagram. A teraz zachęcam was do standardowo subskrybowania i dawania łapek w górę. Może kiedyś nagramy jakiś fajny film. Koniec.